Witajcie na moim kanale. Powrót do natury Beata Szymańska. Kochani, jedna z odbiorczyń mojego kanału poprosiła mnie o nagranie takiego filmu, jak skutecznie przeżyć żałobę po rozstaniu z osobą toksyczną, na przykład z osobą, która ma narcystyczne zaburzenie osobowości. Kochani, zanim dojdę do sedna, chciałabym, abyście wiedzieli, że każdy, kto wchodzi w toksyczne relacje, ma własną ranę i trzeba o tym pamiętać, ponieważ jeśli będziemy tkwili w takim przekonaniu, że tylko on, tylko ona, ta osoba zaburzona, ta osoba toksyczna, z nią jest coś nie tak, ona wymaga leczenia. Ona jest jakaś demoniczna, a nie będziemy kierowali tej uważności na siebie, dlaczego my wzięliśmy udział w takiej relacji, nie przejdziemy skutecznego odejścia, nie przeżyjemy skutecznie żałoby. Będziemy mogli się nawet rozstawać z tą osobą fizycznie, na różne sposoby blokować dostęp, ale zapewniam cię, że w głowie ten toksyk będzie siedział, w twoich emocjach ten toksyk będzie siedział. Możesz wyjechać nawet na koniec, na drugą część globu i tak ta toksyna, czyli te emocje, które są takie dla nas trudne, pojadą z tobą. Także na początku, kochani, pamiętajcie, dopóki jakkolwiek wasza rana jest jeszcze krwawiąca, jest niezauważona, nie jesteś dobrze zdiagnozowany, będziesz przeżywał toksyka, będziesz przeżywał rozstanie i nieskutecznie może przechodzisz żałobę, może marnujesz czas rok, dwa, pięć i masz wrażenie, jakby to było wczoraj. Także kochana, dla ciebie poprosiłaś o taki film. Była to chyba Marysia O. Mam nadzieję, że ten film będzie dla ciebie taką pomocą, żebyś przeżyła skutecznie żałobę po rozstaniu z osobą zaburzoną. Zaburzoną bodajże w tym przykładzie z komentarza, co wyczytałam, narcystycznie. Czyli była to osoba w odczuwaniu demoniczna, czyli nieprawdziwa. To jest, kochani, tytuł wstępu. Pamiętajcie, że jesteście też takim przyczynkiem do tego, że ta relacja w ogóle się zadziała. Kolejną rzeczą jest to, że musi zapaść decyzja. Decyzja nie w głowie, nie w tej części logicznej. To musi być decyzja, tak jakbyście poczuli w swoich jelitach, w swoich trzewiach. Tak głęboko, jak mieści się nasz zmysł intuicji. Decyzja o rozstaniu się z kimś toksycznym musi zapaść w naszych trzewiach, w naszym brzuchu. Jest to decyzja najbardziej ugruntowana i decyzja najbardziej głęboka. Jednocześnie, kochani, jeśli my tę decyzję podejmiemy tak głęboko w naszym brzuszku, to w pakiecie spotykamy swoje najtrudniejsze emocje i swoje prawdziwe lęki, które nas właśnie zaprowadziły do tej toksycznej relacji. Zobaczcie, jaka prawidłowość i zobaczcie, jaka magia. I jeszcze jedno, jak człowiek potrafi sam siebie oszukiwać. Jeśli widzimy tak poznawczo, że nie opłaca się nam być w tej toksycznej relacji, ponieważ te relacje nas niszczą, ponieważ one mają w sobie dużo cierpienia, dużo autodestrukcji, dużo oskarżeń, dużo poczucia winy, dużo uprawiamy tam tak zwanej niemiłości i nasza logiczna część mówi stop. Nie jest to nam korzystne, nie opłaca się nam tam być. Zobaczcie, podjęliśmy decyzję w głowie. Natomiast cała nasza emocjonalność, która pamiętajcie, że jest poraniona, mówi: jeszcze tam tylko dzień chcę pobyć, jeszcze tylko ten jedno spotkanie, jeszcze tylko to jedno zbliżenie, jeszcze tylko ten dzień, tylko te święta, tylko ten rok. I tak całe lata lecą. I teraz, kochani, jeśli my podejmiemy decyzję w głowie, to my nie dobieramy się do ładunku emocjonalnego. Natomiast jeśli podejmiemy decyzję w brzuchu, w trzewiach, w naszej intuicji, w tych wszystkich naszych pierwocinach, to w pakiecie dobieramy się do trudnych emocji. Dlatego nieskutecznym jest rozstanie w głowie. Rozstanie się w głowie z takiej części swojej logicznej, natomiast nie zmienisz tego na poziomie energetycznym. Dlaczego? Zaraz pokrótce wyjaśnię. Kochani, zobaczcie, gdybyśmy my potrafili
Gdybyśmy z dzieciństwa nie mieli tego zamachu na nasze czucie, gdyby nas dorośli tak nie poranili, to my byśmy przez całe życie idąc słuchali się swojego czucia, swojej intuicji, która właśnie mieszka tutaj, tak w brzuchu, tu gdzie mamy splot słoneczny. Głęboko to jest taki naturalny instynkt w nas. To jest taki ten szybki SMS od Boga, że ten człowiek jest toksyczny. Tu będzie ci źle. Jak my tego nie usłuchamy, to później lata mijają i widzimy, że jednak to pierwsze uczucie było dobre, a my tego nie usłuchaliśmy, bo głowa nam właśnie mówi: a daj komuś szansę, a nie oceniaj tam książki po okładce. I zaprzeczamy tą logiczną swoją częścią, taką rozumową, taką tą głowową, zaprzeczamy swojemu mózgowi, który znajduje się w jelitach. Ten pierwszy mózg, czyli kochani, to, co jest połączone z naszą intuicją, takie to pierwsze tchnienie, czyli taki ten szybki SMS od Boga: ta droga jest zła, ta droga jest zła. I jak my się nauczymy na nowo tego słuchać, to nie ma, kochani, szans, żebyście wyszli gdzieś na manowce, dlatego że to jest zawsze nieomylne. Nasza intuicja jest nieomylna. I wracając, zobaczcie, jak podejmiecie decyzję o rozstaniu się z toksyczną osobą w głowie, nie sięgniecie ładunku emocjonalnego, to jest rozstanie nieskuteczne. Jeśli podejmiecie decyzję z trzewia, ze swoich jelit, z głębokości swojej intuicji, w pakiecie dokopiecie się do najtrudniejszych emocji, do waszych lęków, które są lękami z dzieciństwa. Więc, kochana, Marysiu, o, i wszyscy inni, którzy są zainteresowani żywo tym tematem, chciejcie podjąć decyzję o rozstaniu z osobą toksyczną, na przykład z narcyzem, z psychopatą, czy z osobą z zaburzeniem borderline, w swoich trzewiach i chciejcie wejść odważnie w wasze najtrudniejsze emocje. I gwarantuję, że jeśli ktoś weźmie ten ból w pakiecie, to jest taki ból, który w pakiecie ma wyzwolenie, wewnętrzną wolność, i przeprocesujesz te najtrudniejsze emocje, które tak naprawdę przekotwiczają cię do twojego dzieciństwa, zaraz będę próbowała cię o tym przekonać, wtedy bądź pewny, czy bądź pewna, że przeprocesujesz to rozstanie na poziomie energetycznym, emocjonalnym i wyobraź sobie, że wyczyścisz to z siebie. Jeśli to wyczyścisz, to nie ma takiej możliwości, żeby to oddziaływało dalej na ciebie. Jeśli podejmujemy decyzję w głowie, ale nie robimy porządku w emocjach, nadal, mimo że leci rok, dwa, pięć, dziesięć, albo wyjechałeś gdzieś daleko od tego miejsca, w którym przeżywałeś swoją relację z osobą narcystyczną, toksyczną, to i tak te emocje jadą z tobą. Kiedyś takiej klientce powiedziałam taką radę, z której z perspektywy czasu, tak jestem nawet z tego dumna, że taka metafora mi się przytoczyła, ponieważ ta dziewczyna zapytała, czy dobrze by było wyjechać w jakiejś tam trudnej sytuacji i przeczekać niejako, czy najlepiej jest rozwiązać trudne sprawy, rozliczyć się tak emocjonalnie i dopiero wyjechać. Która opcja jest lepsza? Ja jej podałam taką metaforę wtedy. Wyobraź sobie, że jednak podejmujesz tę decyzję, że pakujesz się i wyjeżdżasz, i w tej walizce, w której masz rzeczy, masz dużo kamieni, czyli tych nierozwiązanych starych spraw, tych trudnych emocji, i te kamienie jadą z tobą. Czy ty będziesz się dobrze czuła na tym wyjeździe? Powiedzmy, do jakiegoś wymarzonego miejsca, nie wiem, do Hiszpanii, Grecji, może do Stanów, może do Australii, nie wiadomo kto co sobie tam wymyślił, wymarzył, ale zobaczcie, ładunek energetyczny jedzie z nami. On siedzi w naszych trzewiach, on siedzi w naszym całym układzie nerwowym, to wszystko z nami, ta toksyna jedzie. I ta dziewczyna zrobiła w taki sposób, że najpierw sobie rozliczyła niejako tą trudną sytuację dla niej i poczuła, że nawet już nie ma potrzeby tego wyjazdu, bo ten wyjazd gdzieś podświadomie, kochani, był ucieczkowy. Nie było to marzenie, które chciała spełnić, tylko to był taki też ruch ego obronny, polegający na tym, że jak ja wyjadę, to się oddzielę od tego, co jest dla mnie trudne. I to byłoby, kochani, zachowanie ucieczkowe. Jak często my też tak postępujemy, że jak gdzieś się wyprowadzimy, przestaniemy z kimś rozmawiać, to mamy taką iluzję, taką nadzieję właśnie dziecięcą, że te sprawy się niejako same rozwiążą, a tak się nie dzieje. I ta dziewczyna wybrała rozliczyć te wszystkie trudne sprawy i nawet poczuła, że nie ma już potrzeby wyjeżdżać. Zobaczcie, jaka
Ile lat sobie dziewczyna oszczędziła, zadając takie pytanie? I to było piękne. Kochani, wracając. Więc po pierwsze, zastanówmy się, czy my odeszliśmy od tego człowieka, tego toksycznego człowieka, tylko w sposób fizyczny, czy też udało nam się odejść w sposób emocjonalny. A jeśli chcemy przejść w sposób emocjonalny, nie masz innego wyjścia, jak jeszcze raz przywołać wszystkie trudne emocje, uwaga, których doświadczyłaś podczas życia z osobą toksyczną. I teraz przykład. Jeśli byłaś w związku, czy byłeś w związku z osobą dla ciebie trudną, demoniczną, toksyczną, narcystyczną, psychopatyczną, borderline'ową, przywołuj sobie w codziennej wizualizacji. O tym jest wszechpraca z wewnętrznym dzieckiem. Wszystkie te chwile, które były dla ciebie trudne, kiedy poczułeś, że dostajesz nieswoje poczucie winy, kiedy czułeś, jak ktoś cię chciał ogłupiać, kiedy czułeś, jak ktoś cię dewaluował, kiedy czułeś, jak ktoś cię idealizował, a później ci robił metodę bliżej, dalej, żebyś tęsknił za tym toksykiem, za tym miodem. Wszystkie te trudne emocje trzeba przywołać, poczuć je na nowo. Podkreślam, poczuć je na nowo i wyprocesować siebie. I teraz, kochani, zobaczcie, jak ta oferta, którą ja tutaj Wam składam, jest mało atrakcyjna, dlatego ludzie nie chcą wchodzić w te trudne emocje, ponieważ te emocje są strasznie bolesne. Ale zobaczcie, z drugiej strony chodzimy po życiu, chodzimy z tym trudnym ładunkiem, z tą dziurą w sercu po toksycznej relacji, nie możemy do końca przeżyć tej żałoby. Ten czas też leci, a w tym czasie można przeżyć żałobę skutecznie. Więc zobaczcie, co się bardziej opłaca. I tak chodzisz z bólem po życiu, to weź tę ofertę, weź tę opcję, gdzie jeszcze raz przeżyjesz ból, pewnie silniejszy, ale przynajmniej zacznie ci tego bólu ubywać. Tak jakbyś oczyścił z toksyny swój organizm. Kochani, na czym polega toksyna, jeśli jesteśmy w relacji z toksycznym człowiekiem? Chodzi o ładunek emocji trudnych, tych demonicznych, gdzie jest pełno poczucia winy, wstydu, takiego obwiniania, ogłupiania, zawstydzania, infantylizacji, regresowania ciebie, wszczepiania takiej zazdrości, zawiści, wszystkich takich cech, które są znamienne dla demona, prawda? Jakieś pożądanie, jakiś adrenalinowy seks, jakieś takie potrzeba zemsty, potrzeba dominacji, czyli cała ta zwierzęcość w człowieku, to kochani, to jest to, czym jesteśmy bombardowani podczas toksycznych relacji. I teraz nie dziwmy się, że nawet jak się fizycznie odetniemy od osoby toksycznej, to energia tych trudnych emocji siedzi w nas i ciebie to boli. To ci żłobi dziurę. Jeśli nie dojdziesz do tego bólu jeszcze raz i nie wyprocesujesz, nie wypłaczesz świadomie, jaka to jest konkretna sytuacja, kochani, nie można wyprocesować globalnie swojego bólu, powiedzieć na przykład, całe te moje, powiedzmy, 15 lat, czy 30, czy 5 z osobą toksyczną uważam za jedno wielkie zło i globalnie płaczę nad tym jednym wielkim złem. Kochani, nasza podświadomość tak nie działa. Nasza podświadomość oczyszcza się wtedy, kiedy my idziemy dokładnie do konkretnej szufladki. Powiedzmy, daję przykład. Siedzisz sobie w kawiarni ze swoim toksykiem, wydaje się być miło i gdzieś tam zaczyna być przemycana ta toksyna i ty pamiętasz, jak zostało ci podrzucone to toksyczne jajo poczucia winy. To ty sobie wizualizuj konkretną tą sytuację. Ta kawiarnia, ta osoba, te ubrania miałaś na sobie, ten nastrój, ten dzień i przywołujesz sobie konkretne emocje z tegoż doświadczenia. Tym samym w podświadomości dzieje się tak, że twoja podświadomość otwiera ci tę szufladkę i mówi: zobacz, w tej konkretnej sytuacji człowieku, Marysiu, o, Krysiu, Ilonko, Danusiu, Damianie, Beatko i tak dalej, tu byłaś skrzywdzona, tu była niemiłość wobec siebie. Te emocje musisz jeszcze raz przeżyć, nie globalnie, więc decydujesz się na to, mówi twoja podświadomość, decydujesz się na to, żeby jeszcze raz poczuć ten ból. Innymi słowy, gdyby się podświadomość ciebie zapytała,
Czy chcesz jeszcze raz przypomnieć sobie, że to była niemiłość? Czy chcesz, przeżyjąc jeszcze raz te emocje, które są niemiłością, chcesz oddzielić ziarno od plew? Chcesz nazwać rzeczy po imieniu? Chcesz przywrócić prawdę Chrystusową? Jeszcze głębiej, czy chcesz, ty człowieku, nie czynić takiej niemiłości innym ludziom, jak tobie czyniono? Bo nasza podświadomość nas bardzo kocha i ona nam będzie podsuwała konkretne szufladki z naszego całego kanału, z naszego całego kontenera doświadczeń po to, żebyś zobaczył, że takie wydanie, taka postawa, taki zestaw emocjonalny to nie jest miłość. Więc jak ty jeszcze raz to poczujesz, wejdziesz w tę rolę, w to doświadczenie, to się utwierdzisz w tym, że rzeczywiście to nie jest miłość, taki ruch to nie jest miłość. We wpieranie komuś poczucia winy, jak wiem, że winny nie jest, tak obiektywnie, tak poznawczo, to nie jest miłość. Kochani, to jest taka tresura dzięki mądrości naszej podświadomości, żebyśmy my, odczuwając ten ból naznaczania nas tym, co nie jest nasze, żebyśmy my dalej nie przerzucali tej niemiłości na kolejne osoby, na kolejne pokolenia. Zobaczcie, jaki to ma głęboki sens. Tu nawet mogłabym zahaczyć o duchowy sens traumy, ponieważ jak ty będziesz wiedział, jak ty doświadczyłeś, jak bardzo boli, jak ktoś cię obwinia za twoje, za to, kiedy ty nie byłeś winny i wiesz, jak to bardzo cię rozdziera w środku, to nasza podświadomość, nasze serce zakłada, że ty nie uczynisz tego zła innemu człowiekowi. Więc taki sens, kochani, ma to powracanie do tych doświadczeń, że przypomnij sobie, człowieku, jak to jest kogoś obarczać nie swoją winą. Przypomnij sobie, człowieku, jak ty cierpiałeś, jak ciebie odrzucono. Przypomnij sobie, człowieku, mówi twoja podświadomość, jak bardzo cierpiałeś jako dziecko, jak cię matka zostawiła. Przypomnij sobie, człowieku, mówi twoja podświadomość, w tej konkretnej sytuacji, jak biegłeś za ojcem, jak tęskniłaś za mamą, jak twoje serce się rozdzierało, to była miłość? Nie, to nie była miłość. I ty teraz wybierasz po tym bólu, po tym doświadczeniu rozrywającego bólu, nie czynić tego innemu człowiekowi. Dlatego musisz wrócić do tych doświadczeń, bo inaczej wyniósłbyś z relacji z toksyczną osobą jedynie wniosek, że ta osoba była zła. Nie chodzi o to, kto jest zły, kto jest dobry, kto jest demoniczny, kto nie jest, kto jest bardziej zaburzony, kto nie jest, tylko my poprzez trudne relacje, poprzez relacje z osobami zaburzonymi, czyli demonicznymi, uczymy się rozróżniać, co jest miłością, co miłością nie jest. Zobaczcie, kochani, każde doświadczenie uczy nas tak głęboko, głęboko miłowania, miłości idealnej. Idziemy od pierwszej komóreczki do światła, ewolucyjnie wychodzimy teraz ze swojej zwierzęcości. Dlatego, kochani, najlepszym sposobem jest jeszcze raz wejść w te emocje stare, przeprocesować i poczujesz wtedy, gwarantuję, że to poczujesz, jakby tej toksyny było w tobie mniej. A jak tej toksyny będzie w tobie mniej w odczuwaniu, to twoja żałoba będzie zmniejszała się. Poczujesz, że masz część przerobioną, przepracowaną, odrobioną, odhaczoną i twój system będzie mniej cierpiący. Mogę podać taki przykład, kochani, wyobraźcie sobie, że mamy tutaj taki tunel, w którym nagromadziliśmy cholernie bolesnych emocji podczas bycia w toksycznej relacji. Mamy taką tutaj, powiedzmy, rurę i w tej rurze się nagromadziły. Jeden rok toksyczny, drugi rok toksyczny, trzeci rok toksyczny, czwarty, piąty, 28, w zależności ile tam gromadziłeś. I teraz, kochani, jak jedno wydarzenie, czyli ta szufladka w tej podświadomości, wyprocesujesz ją, to wyobraź sobie, że to ci się zmniejsza. Jeden rok pracy, drugi rok pracy, trzeci rok pracy, 8, 28, 30 i tak dalej. Tu zaczyna przez ciebie płynąć światło. Jeśli nie zrobisz roboty na poziomie energetycznym, czyli emocjonalnym, to cały twój astral cierpi, cała twoja zwierzęcość cierpi. Pamiętajcie, że obarczanie kogoś winą, nie jego winą, to dla ego to znaczy tylko tyle i aż tyle, że jeśli jestem winny, to nie mam prawa do życia, a ego zawsze jest za tym, że ja chcę żyć. Ja nie mogę być winny, bo jak ktoś mnie będzie winił, to znaczy, że wymagam kary, a jak kary, no to już czuję lęk o unicestwienie. Pamiętajcie, że zawsze nasze ego odbiera wszystko przez pryzmat, czy jest to zagrożenie dla jego życia, czy jest to coś bezpieczne. Ego to właściwie ma taką jedną kategorię. Czy zagraża to mojemu życiu?
Czy to nie zagraża mojemu życiu? Ego naprawdę nie obchodzą. Kwiatki, motylki, słoneczko, to jest zawsze o tym, czy czuję zagrożenie i nie przetrwam, czy czuję bezpieczeństwo i ów, przetrwam. Takie ma tylko dwie kategorie według mnie nasze ego. Więc kochani, toksyczne relacje wystawiają nas na ogromną próbę, gdzie my tracimy łączność, zaraz o tym więcej powiem, tracimy łączność z naszą intuicją, tracimy łączność z Bogiem wewnętrznym, z zasilaniem, z tą energią boską, z tą energią kosmosu, z energią absolutu wszechświata i tracąc tą energię, tą łączność, zaczynamy coraz bardziej wchodzić w obszar demoniczny. I wyobraźcie sobie, że wasze światło zaczyna stopniowo gasnąć. I teraz zobaczcie, przechodzimy coraz bardziej z każdym rokiem. 5 lat, 7, 10, 15, 28. Zobacz, jak oddalasz się od swojego światła, jak oddalasz się od swojej intuicji. Wchodzisz na salonę do demona. Jak, kochani, można nie wyć wewnętrznie, jak można nie czuć żałoby, która cię rozrywa od środka, jeśli przez tyle lat tkwiłeś na salonach u demona, który ma odcięty dostęp do światła, czyli do Boga, do własnej duszy. I to, kochani, nas trzyma. I mam nadzieję, że uda mi się to jakoś dzisiaj przekazać, że nie cierpimy rozstania z tą konkretną osobą. To nie chodzi o tego konkretnego gościa, o tę konkretną kobietę. Nasz największy ból w energii zadziewa się z tego, że nagromadziliśmy emocji trudnych, emocji demonicznych, które nisko wibrują. W nas zadziewa się piekło. Jak mówimy o tym kościelnym piekle, to tak naprawdę piekło robi się, kochani, w umyśle, że nasze ciało było bodźcowane przez wiele lat tak trudnymi emocjami. Zobaczcie, jaką trudną emocją jest wstyd, jaką trudną emocją jest poczucie winy, zawiść, zemsta, gniew, żądza, takie wszystkie te chytre emocje. To jest coś, co nasze ciało bodźcowało latami, więc ty masz poczucie energetyczne, że mieszkasz w tym piekle. Zeszłaś czy zszedłeś na dno za tą osobą toksyczną i twoje ciało czuje, jakby było oddzielone od Boga. Dlatego tak ci w środku dusza wyje. Dusza zawsze wyje, kiedy poczujemy oddzielenie od naszego światła. Dlatego, kochani, jak my to przepracujemy na poziomie emocji, to tak jakbyś wyżej podszedł energetycznie i wibracyjnie wyżej, tam gdzie są emocje związane właśnie takie z aniołem typu radość, akceptacja, miłość, wdzięczność na tej skali emocjonalnej. Pamiętacie, mówiłam o tym, to są tak naprawdę sprawy techniczne, a jednocześnie duchowe. Czyż to, kochani, nie jest wszystko zadziwiające? I teraz, jak ty cierpisz to oddzielenie od swojego wewnętrznego Boga, od swojej intuicji, twoja dusza niejako nie może płynąć, to nie dziw się, że wewnętrznie wyjesz, ponieważ nic nas tak nie karmi, właściwie to jest jedyna rzecz, która tak nas naprawdę karmi, jak łączność z naszym wewnętrznym Bogiem, czyli z naszą prawdziwą naturą, z naszą prawdziwą tożsamością, z naszym wewnętrznym światłem. A jak cię toksyczna relacja wciągnęła, to jesteś cała energetycznie w tych trudnych, piekielnych, demonicznych emocjach. I kochani, teraz zobaczcie, jak wyprocesujesz te trudne, piekielne, demoniczne emocje, masz szansę energetycznie podbić się wyżej i wtedy jesteś dopiero wewnętrznie wolna czy wolny od człowieka toksycznego. I tylko i wtedy, jak odejdziemy w głowie, cała ta robota energetyczna, techniczna się nie wykonała. Dlatego możecie, kochani, mówić, że sobie przetłumaczyliście. Dlatego może wam się wydawać, że rok, dwa, pięć procesujecie, a jeśli nie jest to procesowane właśnie w trzewiach, czyli w naszej energii, nie ma szans, żebyście czuli, że żałoba po rozstaniu z osobą narcystyczną, toksyczną jest skuteczna. I kochani, to się nie zrobi z dnia na dzień. Musimy na nowo wejść w każde to doświadczenie. Zobaczcie, jakie jest to trudne. Teraz może powiesz, że ja nie chcę sobie tego wszystkiego przypominać, bo jednocześnie, kochani, w pakiecie, dlaczego my się tego boimy? Raz, że tych emocji, które są dopiekające, a dwa, że mamy ogromne poczucie żalu, utraty. Utraty, że ta relacja nas zawiodła, że mieliśmy jakieś plany, że kawał życia zostało nam wyrwane, zmarnowane, że nie żyliśmy szczęśliwie. Jaki to jest w środku, jakie jest poczucie takiego głębokiego żalu
i smutku. Nawet któraś z pań, chyba Marysia, ona pisała, że nie może dogrzebać się do gniewu, że jest dużo smutku. Kochani, smutek jest taką emocją, która nas informuje o stracie. Jak masz poczucie straty i nie chcesz dopuścić do świadomości, co ty tak naprawdę utraciłeś, nie tego toksyka, nie twojego narcyza, utraciłeś czy utraciłaś kawałek siebie. Pamiętaj, że wtedy, kiedy byłaś wciągnięta na salony do demona, nie żyłaś jako ty, jako prawdziwa tożsamość. I tu jest twoja strata. Dopiero jak opłaczesz tę stratę, że na przykład 5 lat nie żyłaś sobą, 5 lat żyłaś jako ktoś fałszywy, 5 lat żyłaś u demona zamiast na swoich salonach, 5 lat wreszcie byłaś oddzielona od Boga. To jest to, co rozrywa ludzkie serce. Więc, kochani, jeśli macie dużo smutku, zróbcie wszystko, żeby zobaczyć w tym smutku utratę siebie. Nie narcyza, nie borderki, nie psychopaty twojego, że utraciłeś siebie. A jak poczujesz to, że utraciłeś siebie, kochani, nikt nam nie odda naszego życia. Roku, 5, 10, 40. To jest coś, co utraciłeś boleśnie. Nieodwołalnie, to po prostu już jest twoja strata. Musisz to wpisać w koszta życia ludzkiego, w twoje doświadczenie, to jest twój koszt. I jak ty poczujesz tę stratę, że już nikt więcej ci tego nie odda, miałeś tylko jedną szansę i ją zmarnowałeś niejako, oczywiście w cudzym słowie, bo jest to duchowy sens naszej traumy, to wtedy przyjdzie ci organicznie gniew. Kochani, my się na nic tak nie denerwujemy, jak na to, że ktoś nam coś odebrał, że już więcej nie możesz tego doświadczyć, bo to życie, które było ci dane do tej pory, już cię nigdy więcej nie spotka. Kochani, czy nad tym nie warto zapłakać? Czy nad tym człowiek nie poczuje gniewu? Czy nie dojdzie do tej wściekłości wewnętrznej, jaką ma na przykład narcyz w sobie, w momencie, kiedy go jesteś na przykład odważny zdemaskować. I kochani, tego wam życzę, żebyście będąc w przewlekłym smutku, który wydaje się być utratą tej relacji, a tak naprawdę jest utratą ciebie. Pamiętaj, nie żyłeś w swoim życiu. Czy można mieć większą porażkę niż nie życie za życia? Powiem jeszcze raz, nie ma większej porażki niż nie czułem swojego życia tak, jak mogłem czuć, czyli nie żyłem w łączności ze swoim wewnętrznym Bogiem. I kochani, dlatego to jest takie rozrywające. Na razie tu postawię kropkę. Mówią osoby, które są tak pogrążone właśnie w takiej żałobie po rozstaniu z narcystyczną, toksyczną osobą, że tęsknią za sobą. Sprzed tej relacji, na przykład mówią dziewczyny tak, albo mężczyźni. Pamiętam siebie, że cieszyłam się z prostych rzeczy, z książki, z pogody, z pracy swojej, z kupienia sobie nowej sukienki, z przyjaciół, z tego, że w ogóle się obudziłem rano, że słońce świeci, że ziemia się kręci, z jedzenia, że pachnie poranna kawa. Dlaczego ja dzisiaj nie czuję tej radości z tych prostych rzeczy? Zadam pytanie pomocnicze. Dlaczego demon, mimo że sobie zawłaszcza tak wiele różnych dóbr od innych osób, nadal nie czuje się szczęśliwy? Dlaczego narcyz, mimo że wyciąga od ciebie emocje, wyciąga od ciebie uwagę, wyciąga twoją energię na różne możliwe manipulatywne sposoby, wciąż jest tym tworem albo nawet potworem, który jest nienasycony? Dlatego, że kochani, to jest coś, co nas karmi na chwilę. Więc on ma taką próżnię w sobie, ze względu na to, że w swoim zaburzeniu jest odcięty od swojego Boga wewnętrznego, od swojego światła. Dlatego twoje emocje dla niego są czymś w rodzaju pokarmu, który karmi na chwilę. Kochani, to jest taki suplement. Tak nazywają na YouTubie, że to jest narcystyczny suplement. Ja to bardziej widzę jako taki kamień, który wpada jak do studni. Czyli mówimy, że coś wpada jak w otchłań. Jak rzucisz kamień do studni, to usłyszysz tylko taki dźwięk, że tam jest taka nicość, że ten kamień, nawet się mówi, przepadł jak kamień w wodę. Czyli takie plum i tyle go widzieli. Więc twój rok życia, który mogłeś mieć piękny, który mogłaś mieć piękny, oddałaś tak narcyzowi plum i tego nie ma. On się nie najadł,
a ty życie utraciłaś. I zobacz, żyjesz może z narcyzem rok, dwa, pięć, nawet 40. Wyobraź sobie, że wszystkie te twoje lata, całe twoje zaangażowanie energetyczne dla niego było jak taki jeden kamień, taki plum i przepadło w nicość. On jest nienajedzony, a ty czujesz stratę. I tak naprawdę są dwie osoby cierpiące. Bo ty jesteś odcięty od swojego Boga i on też jest odcięty od swojego Boga. Dlatego, kochani, toksyczne relacje jest coś, co tak trudno pojąć. To jest coś, co naprawdę nie da się wręcz słowami wytłumaczyć, ale w czuciu jest to rozrywające. My nie jesteśmy w stanie naprawdę odczuwać wewnętrznego szczęścia i takiego nasycenia od środka, jeśli mamy utraconą łączność z naszą duszą, z naszym światłem wewnętrznym, z naszym wewnętrznym Bogiem, z naszą intuicją. Tylko ten przepływ takiego Boga przez nas, tak sobie wyobraźcie, że to światło płynie. I płynie, i płynie, i płynie, daje ci ciągłą dostawę w takiej pięknej energii, gdzie możesz czuć, że to daje ci radość życia. Dlatego cieszysz się z porannej kawy, dlatego cieszysz się, że w ogóle się rano obudziłeś, że ptaki śpiewają, że kwiaty kwitną, że słońce świeci, że pada deszcz, ponieważ są to rzeczy prawdziwe. Jeśli płynie przez ciebie dusza i ten Bóg cię zasila tą energią, i to jest ta energia prawdy, tej rzeczywistości, która jest. To częścią tej rzeczywistości jest właśnie ta książka, te ptaki, te rośliny, ta poranna kawa, ta wdzięczność w ogóle za to, że się obudziłeś. Więc jeżeli przez ciebie płynie prawda, to rzeczy, które są częścią tej prawdy, też dają ci radość. A jeśli masz to zblokowane, bo zszedłeś czy zeszłaś na te salony do demona, jak może cieszyć ciebie coś, co nie występuje naturalnie w tej przestrzeni, gdzie występuje demon. Tam nie ma radości ze słońca, tam nie ma radości z porannej kawy, z tego, że ptaki ładnie śpiewają, że kwiaty rosną, że przygotowałeś sobie smaczny posiłek, że kolega cię odwiedził, że z koleżanką jesteś na spacerze. Demon się z tego nie cieszy. Zauważcie, jak ludzie zaburzeni irytują się na osoby, które są radosne z natury, które cieszą się z tego, że się ładnie ubrały, że są święta, że są w komplecie, w rodzinie, że idą sobie na spacer. Z prostych rzeczy. Narcyzi się strasznie frustrują na osoby, które są pełne życia, a jednocześnie chcą być właśnie w relacjach z osobami, które są pełne życia, ponieważ daje im to iluzję tego nakarmienia ich. Daj mi tę radość. Pozwól mi odessać ciebie z tych soków. Pozwól mi, tak mówi oczywiście taką niepisaną umową narcyz, psychopata, pozwól mi odessać tą radość ciebie, ponieważ ja tej radości nie mam w ogóle. Dlaczego? Bo w swoim zaburzeniu, w tym zbłąkanym umyśle odcięłem się od swojej radości, czyli od tego zasilania przez Boga, przez swoje światło. Pamiętajcie, kochani, że narcystyczne zaburzenie osobowości czy psychopatyczne, wszystko coś na tym rdzeniu narcystycznym, to jest ktoś, kto udaje człowieka, a człowiekiem nie jest. Czyli ta osoba przedstawiać się jako pewny wytwór, pewien obraz. O tym będę więcej edukować jeszcze w kolejnych filmikach, czym w samym rdzeniu, w samej istocie jest narcystyczne zaburzenie osobowości, żebyście sobie dokładnie uzmysłowili, jakim bardzo nieszczęśliwym człowiekiem jest ktoś, kto udaje kogoś, kim nie jest, jakie to jest trudne, żeby przewlekle być w tej grze, żeby kogoś udawać, tak jakbyś odgrywał spektakl od świtu do świtu. To jest strasznie męczące. Stąd to wyczerpanie energetyczne u na przykład osób narcystycznych. Kochani, i tak dalej, i tak dalej. Więc zobaczcie, jak się nie cieszycie z rzeczy prostych, to znaczy, że jesteście daleko od swojego Boga wewnętrznego, bo narcyz czy psychopata wciągnął cię do piekła, a tam to jest nieprzynależne, żeby się w piekle cieszyć z tych rzeczy, które są tożsame z niebem, z rajem, prawda? Z tym, co jest bliżej anielskości, a nie demoniczności. Kochani, więc jeżeli widzicie siebie, że utraciliście tę radość, to bądźcie pewni, że energetycznie jesteście nadal w tym piekle. W tym piekle, który macie w swoim umyśle. A jeśli w umyśle, pamiętajcie, to co w psychice, to i w ciele. Dlatego najważniejszym jest wyprocesować emocje z ciała. Jak to wyjdzie z ciała, psychika się oczyści i będziecie czuli, jak światło w was powraca.
To, kochani, są rzeczy, które się robi w terapii. Możesz to robić sam, jeśli potrafisz robić w taki sposób, że czujesz, jak procesujesz stare emocje i wchodzisz w stare lęki. Jeśli tego nie robisz, nie masz takiej szansy na to, żeby skutecznie przeżyć żałobę po rozstaniu z osobą toksyczną. Co tam, kochani, dalej? Jakaś osoba na YouTubie też zadała takie pytanie: po co narcyzowi emocje, po co ten narcyz chce od nas tych emocji, po co wyciąga tak manipulatywnie te wszystkie suplementy, czyli te nasze szoki, zdziwienia, całą tą emocjonalność, skoro on tych emocji nie odczuwa. Kochani, ja tutaj trochę będę chciała odczarować ten narcyzm, o tym będę więcej mówić w kolejnych filmikach. Zauważcie, że narcyz to nie jest osoba, która nie ma emocji, ona emocji nie czuje. Jeśli jest to żywa istota, to ona te emocje musiała czuć. Tylko ona te emocje siłą mechanizmów obronnych, to jest, kochani, kluczowe zdanie. Narcyz w swoim zaburzeniu poczuł, jak budował tą swoją całą fasadę, czyli narcyzm jako zespół mechanizmów obronnych, poczuł, że odczuwanie emocji jest dla niego tak trudnym doświadczeniem, że korzystniej wewnętrznie będzie emocji nie czuć. To nie znaczy, że on emocji nie ma. Tam jest ten spłaszczony afekt. Afekt to jest coś, czyli taki zespół emocji w ogóle w człowieku. Czasem się mówi, że ktoś kogoś zabił w afekcie, czyli wylały mu się spychane emocje. Na przykład kobieta, która była spokojna przez 50 lat, zabiła w afekcie swojego mężczyznę, na przykład swojego męża, który był dla niej katem przez całe małżeństwo. Ona zabiła w afekcie, czyli spychane przez lata emocje nie wytrzymały, energia się wylała. Kochani, dlatego narcyz, możecie widzieć go w tym takim acting aucie, w postaci tej wściekłości, która jest niczym innym jak wylaniem nadmiaru spychanych emocji. Więc on ma emocje, ale w dzieciństwie czuł, na tym się właśnie zbudowało całe to zaburzenie, że dla niego emocje są za trudne, że czuć siebie jest to coś, co niejako powoduje mu ten ból egzystencjalny bycia dzieckiem tych rodziców, którzy się przyczynili do tego narcystycznego zaburzenia osobowości. Bo na przykład ojciec był zimny, bo na przykład matka była histeryczna, więc dziecko jak patrzyło, że nadmierna emocjonalność matki, tej histeryczki, jest za trudna, bo emocje zalewają, a wycofanie uczuć, czyli ta zimnica apodyktycznego ojca, jest nie do zniesienia dla dziecka, czyli to jest taki zakaz czucia, czyli zakaz bycia żywą istotą. Więc dziecko wydedukowało sobie, co będzie korzystniejsze. I na przykład w takiej diadzie mógł sobie chłopak wydedukować, że najkorzystniej będzie w ogóle nie czuć, w ogóle nie czuć. I wtedy zaczyna się niejako podłoże do narcyzmu. Więc kochani, emocje są, uczucia są, ale one są głęboko spychane w system. Dlatego też, o tym też nagram oddzielny filmik, narcyzi mają do pewnego czasu taką iluzję dobrej formy fizycznej, bo to jest takie zaprzeczanie uczuciom. W psychopatii jeszcze to bardziej jest uwidocznione. Natomiast po, powiedzmy, 50-60 latach grania kogoś, kim nie jesteśmy, pamiętajcie, te emocje, one pracują pod tą pokrywką. Ta energia działa, więc to zdrowie się sypie z dnia na dzień. Czyli jak gdyby już siły obronne nie dają rady tej energii wstrzymać i ciało musi się rozpaść, czyli ten domek z kart, cała ta fasada musi się kiedyś rozbić, więc emocje są, tylko są spychane, ponieważ za odczuwanie siebie prawdziwego, mały narcyz dostał lanie w postaci różnych ruchów jego rodziców, którzy też byli zaburzeni. Będę o tym, kochani, więcej edukować, żeby to dla Was strukturalnie było jasne. Więc odpowiadam na pytanie, po co narcyzowi emocje, skoro ich nie odczuwa? Odczuwa, ale ma zepchnięte, więc czuje w się środku taki jałowy, bo własnych uczuć nie czuje. A pamiętajcie, że człowiek, przez którego nie płynie energia, mówiłam w pierwszej części filmiku o tym więcej, to jest człowiek, który nie zasila się doświadczeniem życia. Emocje są czymś takim, po czym możemy powiedzieć, że ja czuję, że żyję. Jeśli nie czujemy emocji, to nie czujemy, że żyjemy. Więc dlatego potrzebuję Twoich emocji, żeby w ogóle czuć, że żyję. Zobaczcie, jakie to jest naprawdę wszystko logiczne. Nie czuję siebie, jestem zamrożona, jestem, powiedzmy, takim głazem. To, żeby czuć w ogóle, że jestem, człowiekiem, to ja muszę od Ciebie wziąć te emocje.
I teraz naprawdę jest mi bez znaczenia, czy ja wezmę od ciebie smutek, czy żal, czy gniew, czy frustrację, czy szok. To jest wszystko energia. Więc dzięki temu, że ja cię tak manipulatywnie traktuję, ty doznajesz tych wszystkich trudnych emocji, zaczyna to w powietrzu drgać i ja dzięki tej dawce energii przedłużam swoje życie. Natomiast moje emocje leżą na wyparciu. Tak to mniej więcej wygląda u osób zaburzonych, u osób narcystycznych, psychopatycznych. Dlatego osoba, która ma narcystyczne zaburzenie osobowości, potrzebuje wciąż być z kimś w relacji. Bez znaczenia, czy to jest relacja taka partnerska, koleżeńska, cały czas z kimś ta osoba potrzebuje rozgrywać, bo to nie są żadne relacje, po to, żeby sama dla siebie miała właśnie ten suplement, tą karmę taką, czyli tą porcję energii, ponieważ ona wewnętrznie czuje, że jest nieżyjąca, że jest wewnętrznie martwa. I to jest, kochani, taka iluzja życia. Jak możemy skutecznie od kogoś wziąć emocje z zewnątrz, wsadzić do swojego systemu i mu powiedzieć, że ja czuję życie? To jest iluzja, ale narcyz czy psychopata woli tak robić, ponieważ pod jego wypartymi uczuciami jest ból, który rozrywa jego od środka. I to jest, kochani, ten sam ból, który was rozrywa, jeśli nie schodzicie do głębi własnej traumy i nie decydujecie się wejść naprawdę opłakać własnej straty, straty nieżycia sobą, czyli nie czułeś tych emocji, które mogłeś czuć, jak byłbyś prawdziwy, tylko czułeś te emocje, będąc w relacji z osobą narcystyczną, toksyczną, psychopatyczną, czułeś emocje demona, a mogłeś czuć emocje swoje, emocje radości, piękna, wdzięczności, wszystkiego tego, co nas karmi od środka. Dlatego, kochani, ten system tak zieje taką pustką. Mam nadzieję, że to jest dla was, że to dla was jest jasne. Jedna z tam z kobiet, która pod którymś filmikiem napisała: ja po rozstaniu z osobą narcystyczną, toksyczną leżałam jak embrion i płakałam, i płakałam, i płakałam. Kochani, człowiek się zwija w embrion, czyli w taką kuleczkę, zanim byliśmy ukształtowanym człowiekiem, to najpierw w łonie matki jesteśmy embrionem. I to jest taki stan w energii, gdzie my potrzebujemy być skuleni, bo my nie czujemy jeszcze bezpieczeństwa. Jesteśmy zależni od tego, co zrobi z nami matka. Czyli cały ten świat nas przeraża. O tym właśnie jest, kochani, to oceaniczne stopienie, że matka dla dziecka jest tym takim pierwszym bogiem, tym obiektem, od którego nasze życie, nasze istnienie zależy. Dlatego my jesteśmy w tym embrioniku na początku, bo to jest taki symbol takiej tej zależności, takiego tego niezaufania do świata, że jak ja się tak skulę w sobie, ja się tak jak gdyby zmniejszę, to tak jakbym ochronił się troszeczkę, ochroniła od tego zagrożenia. Dlatego jak jest nam ciężko na duszy, jak nas zalewają te emocje, zwłaszcza po rozstaniu się z taką toksyczną osobą, to my znowu, nasze ciało zwija się w embrionik po to, że mamy taką iluzję bezpieczeństwa. I zauważcie, kochani, czy jak jest wam smutno, jak jest wam źle, jak przeżywacie coś strasznie traumatyzującego, ciężkiego, czy nie macie tendencji do zwijania ciała w embrionik. To się nam dzieje, kochani, biologicznie, tak atawistycznie, że nasze ciało upatruje większego poczucia bezpieczeństwa, jeśli zwiniemy się znowu do tego embrionika, do takiej tej fasolki, tak jak było w łonie mamy, tam gdzie byliśmy otoczeni tym płodem, tymi wodami i w tym brzuszku mamy byliśmy bezpieczni. I do tego, kochani, wracamy. Dlatego pozycja ciała tak bardzo nam mówi o naszej psychice. Może jeszcze jeden przykład podam. Jak człowiek jest smutny, to raczej nie ma piersi wystawionej tak do przodu, rąk uniesionych, głowy uniesionej, tylko jest, ciało się jego zwija, głowa opada, ramiona się robią takie oklapnięte, głos jest taki przytłumiony, bo smutek jest emocją, która wibruje nisko, więc tak jak psychika, tak nasze ciało, kochani, zauważajcie, w ciele jest widać cały nasz klimat emocjonalny. To samo ze złością, to samo z zazdrością i tak dalej, i tak dalej. Co tam dalej? Więc może podsumowując, jak skutecznie przeżyć żałobę po rozstaniu z narcyzem, po rozstaniu z osobą toksyczną? Nie masz wyjścia, jeśli chcesz oczywiście przeżyć ją skutecznie i już na stałe, jak po kolei każdą sytuację, która była dla ciebie niemiłością, żeby jeszcze raz poczuć. Musisz te wszystkie szufladki doświadczeń z toksycznej relacji na nowo pootwierać, poczuć to,
poczuć swój lęk, poczuć swoją stratę, najbardziej to stratę niebycia sobą, stratę odłączenia od Twojego wewnętrznego Boga. I jak to opłaczesz, każdą szufladkę opróżnisz, wtedy możesz poczuć, gwarantuję Ci, że to poczujesz, jeśli wykonasz taką metodą, że przeżyłeś żałobę po utracie, nie utracie narcyza, nie utracie psychopaty czy borderki, tylko utracie siebie, że byłem martwy za życia, byłam martwa za życia. W relacji toksycznej nie byłam sobą, a jeśli nie byłam sobą, to byłam martwa, udawałam kogoś. Tak jak narcyz udaje przez całe swoje życie, wszak w istocie właśnie narcystyczne zaburzenie osobowości jest o tym, że udaje kogoś, kim nie jestem, bo bycie sobą tak mnie boleśnie w dzieciństwie zraniło. Kochani, tyle na dzisiaj, więc nie mamy wyjścia, jak pracować z naszymi wewnętrznymi dziećmi, ale naszymi, nie takimi z psychologii jako metoda, tylko z Twoim dzieckiem, z Twoim sercem, z tym, co Ty utraciłeś albo utraciłaś jako Marysia O, jako Beata, jako Krzysiek, jako Irena. Twoja strata, Twój kawałek i jak to opłaczesz, na pewno ta dziura będzie się zmniejszała. I innymi oczami spojrzysz na osobę toksyczną, na osobę narcystyczną. Jeśli masz jeszcze takie wewnętrzne poczucie, że na samą myśl o tej osobie czujesz paraliż emocjonalny, to znaczy, że te emocje w Tobie są nieprzepracowane. One w Tobie siedzą. Rozstałeś się z narcyzem w głowie, czyli stroną logiczną, a nie stroną taką zwierzęcą, emocjonalną, energetyczną. Kochani, tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten filmik będzie pomocny dla Was. Zapraszam Was do pracy własnej. Może posłuży Wam jako instruktaż. Zapraszam Was też do pracy w sesjach i zapraszam, kochani, oczywiście do mojego ukochanego projektu Sztuka Bycia Sobą. Właśnie ten projekt coraz bardziej widzę, jak to intuicyjnie fajnie przyszło. Już mamy kilkanaście osób chętnych, którzy przeszli sesję kwalifikacyjną. Zapraszam i Ciebie, jeśli chcesz odbudować siebie, jeśli chcesz siebie odnaleźć, jeśli chcesz siebie energetycznie przyzbroić do Twojej prawdziwej natury. Kochani, dopóki my mamy w sobie traumy, dopóki mamy w sobie mechanizmy obronne, to bez znaczenia, nawet nie musisz być narcyzem, możesz mieć inne wykrzeczenie swojej osobowości i też nie żyjesz swoją prawdą. A jak nie żyjesz swoją prawdą, to będziesz musiał zapłakać nad utratą tego czasu, kiedy żyłeś swoją zastępczą tożsamością. Dlatego projekt Sztuka Bycia Sobą dwuletni, o którym więcej znajdziesz na stronie internetowej powrotdonatury.net w zakładce wydarzenia. Tam, kochani, będziemy robić taką gruntowną transformację psychiki naszej, transformację ciała. Będziemy zaczynać od zrywania masek. Tak mówi się metaforycznie, oczywiście to jest pozbywanie się własnych obron psychologicznych i z ciała, i z psychiki. Będziemy żegnać mechanizmy obronne, odnajdywać programy, wszelkie konflikty, które nas właśnie w te obrony gdzieś tam wrzuciły, będziemy rozgryzać, będziemy to żegnać i będziemy coraz bardziej przywracać sobie łączność z naszą intuicją. Ty z Twoją, a ja ze swoją, bo my mamy jak gdyby jeden sznurek, taki wyobrażam sobie, że nasza intuicja to jest taki kabel, po którym Bóg do nas pisze SMS-y i Ty ten kabel masz dla siebie jeden, jedyny. Mój kabel to jest mój, a Twój to jest Twój i możesz mieć tylko zasięg do swojego Boga, a ja do swojego. Ten Bóg jest wspólny, natomiast taki kanał, taki tunel rzeczywistości Ty masz swój. Jak tym tunelem nie idziesz, nie możesz czuć, że jesteś szczęśliwy. Więc kochani, to będzie dwuletnia transformacja, będziemy odszukiwać siebie, będziemy się rozliczać ze wszystkimi możliwymi mechanizmami obronnymi, a pod spodem leży nasza prawdziwa natura. Dlatego, kochani, sztuka bycia sobą, naprawdę, żeby zacząć być sobą prawdziwym i robić to, co my mamy zrobić podczas tego życia tutaj ziemskiego, naprawdę jest to wielka sztuka. Zobaczcie, jak łatwo jest być kimś fałszywym, jak łatwo być kimś, kim się nie jest, poudawać, pograć, jak trudno, jaką wielką sztuką naprawdę jest być sobą. Ponieważ
Oberwaliśmy za to w dzieciństwie, ponieważ było to za trudne, ponieważ wiele naszych cech się nie podobało naszym rodzicom, naszemu otoczeniu, naszym nauczycielom, różnym tam pseudoautorytetom. I dlatego tak się zrzekaliśmy stopniowo tego kawałka siebie, tego kawałka siebie, tego kawałka siebie, a później człowiek dochodzi powiedzmy do 40, 50, 60 i czuje, że nie ma satysfakcji z życia, albo czuje jakąś gorzkość, to znaczy, że nie żyłeś sobą. I ja w tym projekcie, kochani, Was zapraszam do odnajdywania siebie. I jak siebie odnajdziesz, zaczynasz stopniowo rozwijać te cechy, które nie były rozwijane organicznie, bo Ci nie wolno było. I na koniec, kochani, podam przykład, żeby to dobrze było rozumiane. Ja sobie co i raz tak gdzieś w kącie zapłaczę, tak z tęsknoty za tym, jak mogłam do dzisiaj, do mojego już rocznika, rozwinąć talent aktorski, gdybym szła organicznie. Jak tak przyglądam się na przykład na osoby, które są w moim odczuciu mistrzami w aktorstwie, na przykład kogo ja tam lubię z takich polskich aktorów, a na przykład lubię młodego Sztura, starego też. Są tacy aktorzy, którzy grają naprawdę prawdziwie, grają siebie i to mi się bardzo podoba. Na przykład młody Sztur mi się bardzo podoba i w nich właśnie widzę to, że oni czerpią radość z tego, że są sobą, a jeszcze grają sobą. Czyż to nie jest, kochani, piękne? I mi się za tym płacze. Staram się to odbudowywać, staram się douczać, natomiast nie wiem, czy to kiedykolwiek uda się w taki sposób, jakby mogło się udać, gdybym szła za tym swoim talentem organicznie. I jak sobie to zestawię, wtedy przychodzi mi żal, taka utrata, taki smutek, aż taki nawet gniew, utraty kawałka siebie. I takich właśnie kawałków, kochani, w tym projekcie będziemy odszukiwać i po dorosłemu zaczniemy to rozwijać, na ile jeszcze zdążymy w tym życiu. Ja wierzę w to, że mi się uda zagrać w jakiejś sztuce, tak żebym czuła na maksa, że to idzie z mojej prawdziwej natury, a nie z jakiegoś takiego, wiecie, treningu, takiej tresury. Tylko żeby mi to dawało radość, swobodę, odwagę i żeby nie było takiego skrępowania, że kto jak to oceni. Tak jak teraz do Was mówię, czuję się swobodnie, tak chciałabym zagrać w pewnej sztuce napisanej przez siebie, żebym mogła to zagrać i żeby było to gdzieś do ludzi podane i żebym czuła, że to jest takie normalne, że to jest takie moje, a na razie jeszcze czuję, że to bardzo mnie przeraża. A jak leży to, kochani, na gdzieś tam na dnie naszej natury, to to wciąż woła, to wciąż mówi Ci w środku, pamiętasz, jeszcze ja, jeszcze taki talent, jeszcze taka predyspozycja, jeszcze ten kawałek Ciebie świat nie oglądał. I kochani, w Was też to się zadziewa. Dlatego zapraszam Was do tego projektu Sztuka Bycia Sobą. Zaczynamy już od września, a do końca kwietnia trwają sesje kwalifikacyjne. Na tę chwilę mam chyba już kilkanaście osób. W maju podpisujemy umowy i zaczynamy dwuletnią transformację z grupą osób i z teatru, i z fizjoterapii, i masażyści, i osoby, które będą to filmowały, nagrywały i będziemy tworzyć siebie prawdziwego. Sztuka bycia sobą. Być sobą to jest, kochani, wielka sztuka. No i na koniec, kochanie, zapraszam Was do komentarzy pełnych szacunku, zapraszam Was do zgłaszania różnych tematów, które Was interesują i będę teraz więcej nagrywać o zaburzeniach osobowości, ale nie w taki sposób, żeby powiedzmy jechać na narcyzów, a wybielać osoby, które są ich ofiarami, tylko w sposób strukturalny, żebyśmy się wyedukowali, co z czym współgra, co jak się z czym zazębia. I teraz zobaczysz, jeśli ty się przykładasz swoją cegiełką, swoim jakimś tam wykrzaczeniem w osobowości do tego, że narcyz się ma dobrze, to bądź pewny, że ty też dokładasz siebie i jesteś niejako współwinny, współzależny, współodpowiedzialny. W taki sposób, kochani, będę edukować, ale o tym w kolejnych filmikach. A za dzisiaj Wam pięknie dziękuję i zapraszam do szerszej współpracy. Pa, pa!